Razem z Michałem i z Mariuszem, który również jest tutaj na sali, jesteśmy przedsiębiorcami. Ja jeszcze kilka lat temu sam szukałem finansowania na swój startup. No i tak naprawdę w tej chwili trochę przeszliśmy na drugą stronę barykady, co jest bardzo ciekawym doświadczeniem, bo wystartowaliśmy w kwietniu 2013 roku, czyli jesteśmy na rynku niecały rok. Inwestujemy tak naprawdę w cały szereg projektów. Głównie skupiamy się na seed, startup i growth. I jakby fundusz jest podzielony, jeśli chodzi o kwoty, o parytety na tego typu projekty. Skupiamy się na Polsce i na Niemczech. Na Niemczech dlatego, że ja mieszkałem w Berlinie przez kilka lat i całkiem nieźle znam tamtą scenę startupową. W tej chwili mamy w funduszu kilkadziesiąt milionów złotych. I tym się różnimy od na przykład właśnie SpeedUpa czy Satusa, że to jest całościowo kapitał prywatny. Byliśmy bardzo blisko podpisania umowy z KFK, ale na szczęście dwa dni przed podpisaniem stwierdziliśmy, że tego nie zrobimy. I generalnie z perspektywy czasu wydaje się, że to była bardzo dobra decyzja, ponieważ nie musimy tworzyć całej tony makulatury, dokumentów i działamy dużo szybciej, dużo elastyczniej i podejmujemy decyzję bardzo dynamicznie. Maksymalna wielkość jakby kapitału, którą możemy zainwestować w jedną spółkę, to jest 4 miliony złotych i to jest głównie zarezerwowane na spółki typu growth, czyli już zaawansowane projekty, które potrzebują kapitału na skalowanie, na wzrost, na internacjonalizację. Wśród inwestorów mamy przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów, na których pomoc możemy liczyć. To jest około kilkudziesięciu osób i znamy każdą z nich. Nie ma tutaj przypadkowych osób, to są dyrektorzy firm, CEO, przedsiębiorcy. Między innymi jest Robert Lewandowski. Nie wiem, czy o tym już gdzieś przeczytaliście, na jego pomoc też możemy liczyć. Mam nadzieję, że się przyda kiedyś. Nasz zespół jest bardzo specyficzny, ponieważ tak naprawdę są dwie dokładnie grupy, czyli jest trzech przedsiębiorców i trzech doświadczonych finansistów, którzy kilkanaście lat zarządzali funduszami private equity i venture capital. Ja wspólnie z Michałem zakładałem serwis niania.pl w 2008 roku, a Mariusz wcześniej założył Golden Line, później Znany Lekarz. No i tak naprawdę współpracujemy ze sobą od 7 lat. My z Michałem założyliśmy właśnie niania.pl, to był 2008 rok. W 3 lata udało nam się rozwinąć ten startup do grupy pomocni.pl, w której skład wchodził też serwis remontuj.pl i pomoce domowe i kilka innych. I to jest grupa serwisów rekrutacyjnych skierowana do rodzin gospodarstw domowych. W 3 lata udało nam się ten biznes sprzedać do wydawnictwa Edipresse. Dokładnie w tym samym roku Mariusz sprzedał Golden Line do Agory i zaczęliśmy się zastanawiać, jak spożytkować nasze doświadczenie i tak naprawdę kapitał, który zebraliśmy. Więc zaczęliśmy inwestować w całą masę startupów. W trójkę zainwestowaliśmy w kilkanaście projektów. No i stwierdziliśmy, że całkiem nieźle nam to wychodzi, ponieważ wszystkie projekty, w które zainwestowaliśmy, działają i wszystkie się rozwijają. Więc stwierdziliśmy, no trzeba zacząć myśleć o tym troszkę poważniej. I wtedy skontaktowaliśmy się z Krzyśkiem, Krzysiek skontaktował nas z Pawłem i z Kubą. Krzyśka znaliśmy jeszcze z BMP, kiedy inwestował w nasz projekt, w niania.pl. No i stwierdziliśmy, że spróbujemy zrobić taki eksperymentalny team, czyli trzech przedsiębiorców i trzech finansistów, czyli zderzenie dwóch takich światów. Generalnie początki nie były łatwe, ponieważ musieliśmy się dotrzeć, natomiast z perspektywy czasu czujemy, że mamy zespół, który tak naprawdę w pełni się uzupełnia i decyzje, które podejmujemy w tym zespole są jakby całkowicie na maksa przeanalizowane. Zanim rozpoczęliśmy Protosa, tak jak powiedziałem, każdy z nas był zainwestowany w kilkanaście projektów w różnych konfiguracjach, więc to był Golden Line, niania.pl, to te dwa projekty już są po exicie, to jest Znany Lekarz, Infact, Zadane.pl, Positionly, niemiecki startup Wumelkista, Skubacz.pl, Remontuj, Alani i Shoplo. Jaki jest nasz główny target? Skupiamy się tak naprawdę na trzech głównych kategoriach, które według nas są najbardziej perspektywiczne. To jest Software as a Service, Marketplace i Mobile. SaaS dlatego, że tak naprawdę
To jest w tej chwili jeden z takich najbardziej oczywistych światowych trendów, czyli tak naprawdę rozbijanie systemu ERP na kawałki, tak? Czyli tak naprawdę koniec z softwarem, który instalujemy sobie na CD w domu albo w firmie, tylko konkretne narzędzie, konkretny program mamy po prostu w wersji webowej i płacimy za niego abonament. To jest kategoria, która również ma, jest w nią wpisany model biznesowy, który jest oczywisty, czyli abonament, i to jest tego wielka przewaga. Marketplace, lead generation, dlatego że tak naprawdę wywodzimy się z tych kategorii, ponieważ niania.pl, jak i znany lekarz, to jest typowy marketplace i jakby czujemy tą kategorię bardzo dobrze. A mobile, z względów oczywistych, mamy do czynienia z rewolucją mobilową w tej chwili i jakby tej kategorii nie można zupełnie pomijać. Zaznaczam, że nie inwestujemy kompletnie w projekty oparte na modelu reklamowym, więc takie rzeczy, na takie maile nawet nie odpowiadamy. Nasze obecne portfolio. W ciągu roku udało nam się zainwestować w 7 spółek. Jest to właśnie serwis Alani, który jest lead generation branży modowej, który w tej chwili jest jednym z 2-3 liderów rynku w Polsce. Później serwis Positionly, który jest typowym SaaS-em, to jest narzędzie do analityki SEO, który w tej chwili działa w Polsce, w Stanach, w Europie i większość tak naprawdę użytkowników w tej chwili Positionly to są Stany Zjednoczone i zagranica. Następnie serwis Kekemeke, tutaj chłopaki siedzą na sali, hej. To jest program lojalnościowy właśnie mobile, który tak naprawdę stara się walczyć z 2 dużymi graczami na rynku, czyli Freebie i JustTag. Mamy jeden projekt niemiecki, serwis, który ma siedzibę w Berlinie, to jest skondu.de. To jest bardzo ciekawa aplikacja, która pozwala zbierać cashbacki ze zakupy w marketach i sklepach spożywczych od firm FMCG, czyli firmy FMCG w ten sposób przekupują klientów, płacąc im na przykład 1 euro za zakup 6-paka Heinekena czy 2 euro za zakup proszku Persil. No i użytkownik, robiąc zakupy w sklepie, robi zdjęcie paragonu, wysyła do skądu i dostaje cashback z FMCG. Jest to model, który bardzo fajnie działa w Stanach, we Francji i również zdecydowaliśmy się to zainwestować w Niemczech. Również w naszym portfelu jest serwis Dogry, który tak naprawdę jest jednym z najszybciej, jak i najszybciej rosnącym startupem, jaki kiedykolwiek widziałem w Polsce, który tak naprawdę w 4 miesiące od startu generuje 13 milionów odsłon. To jest naprawdę niesamowite. To jest lead generation dla branży gier przeglądarkowych. W naszym portfelu jest też Shoplo, czyli CMS do zarządzania własnym sklepem internetowym w modelu SaaS. Generalnie Shoplo jest bardzo ciekawym case'em, bo tak naprawdę chłopaki, którzy zakładali Shoplo, porwali się tak naprawdę na mega ciężki rynek, który był zajęty przez bardzo dużych graczy, przez Allegro, przez Shopera, ale tak naprawdę 2 lata ciężkiej pracy spowodowały, że stworzyli w tej chwili jeden z najlepszych produktów w Polsce, czego dowodem jest nagroda e-commerce 2013 na innowację roku. I naszą najnowszą inwestycją jest serwis twojasuknia.pl, czyli lead generation dla branży modowej, znaczy dla branży ślubnej, czyli rynku sukien ślubnych. Co nas odróżnia od innych funduszy? Przede wszystkim to, co już powiedziałem, nie mamy na pokładzie KFK ani PARP-u, więc nie musimy się nikomu spowiadać z naszych decyzji, ani nikogo nie musimy zawetować na spotkaniu, ani też go przegłosować, więc generalnie działamy bardzo szybko i nie tworzymy zbędnej makulatury. Przez to, że jesteśmy przedsiębiorcami i tak naprawdę zjedliśmy zęby na rozwijaniu własnych projektów, jakby czujemy, jakby empatycznie wiemy, na jakim etapie są zespoły i founderzy, którzy rozwijają własny projekt. Jesteśmy w stanie im pomóc właśnie w tej mikroekonomii, w tej jakby w tym hardworkingu, w tej wczesnej dłubaninie, kiedy tak naprawdę liczy się każdy etap i każda decyzja, bo sami to przeszliśmy. W networku również posiadamy bardzo dużo specjalistów z branży SEO, sprzedaży, marketingu, więc tak naprawdę
wszystkim naszym projektom jesteśmy w stanie pomóc niemal w każdej dziedzinie. Co jest dla nas najważniejsze w projektach? Tak naprawdę już od kilku lat inwestujemy na rynku, rozwijaliśmy własne startupy i z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że 50% sukcesu to jest zespół. Mam wrażenie, że najlepszy zespół jest w stanie osiągnąć sukces, nawet jestem pewny, że osiągnie sukces, ze słabym projektem. Słabym projektem mam na myśli projekt, który po prostu wchodzi na bardzo konkurencyjny rynek i generalnie jakby musi mega walczyć o przetrwanie. Dla mnie takim przykładem na przykład właśnie jest Shoplo, gdzie chłopaki wyszli na bardzo konkurencyjny rynek i dzięki swojemu uporowi byli w stanie zrobić produkt, który konkuruje z bardzo dużymi graczami na rynku. Natomiast bardzo słaby zespół, myślę, że jest w stanie położyć nawet Facebooka albo Google'a. Także 50% sukcesu to są ludzie, którzy są w stanie reagować na zmiany, bo tak naprawdę biznes to jest zarządzanie zmianą. Reagowanie na zmiany, reagowanie na warunki makroekonomiczne i to, jak rozwija się nasz biznes. Jest cała masa projektów, które powinny upaść 10 razy, tak, ale stały się mega sukcesem, bo ludzie odpowiednio reagowali w danym momencie i wiedzieli, co zrobić. To jest jakby clue tak naprawdę całego biznesu. Oczywiście bardzo ważny jest produkt i jego oczywiste added value, tak? Czyli po prostu to musi być produkt, który pod względem oferowanej usługi, formy, usability po prostu zwyczajnie ma przewagę konkurencyjną na rynku. To po prostu musi być dobry produkt. Bardzo istotny jest model biznesowy. Myślenie w kategoriach, że najpierw zbudujemy skalę i będziemy mieć miliony użytkowników, a potem pomyślimy, jak na tym zarabiać, według mnie jest błędne. Od samego początku należy myśleć o tym, jak na tym chcemy zarabiać, ile i jak to możemy zaplanować w przyszłości. Proof of concept. Tutaj może będę troszkę kontrowersyjny, ale generalnie mam wrażenie, to jest jakby metoda prawdopodobieństwa, czysta matematyka, prawdopodobieństwo, że w Polsce ktoś przyjdzie do nas z pomysłem, który nigdzie indziej nie istnieje i nikt go nigdy nie wymyślił i on akurat zadziała, po prostu prawdopodobieństwo jest bardzo małe. Jak najbardziej interesują nas projekty innowacyjne, natomiast generalnie jeżeli ktoś przychodzi z projektem i mówi, że jest pierwszy na świecie i nikt nigdy czegoś takiego nie wymyślił, to nam się zawsze zapala czerwona lampka, no bo jak to jest możliwe, what the fuck, że w Stanach albo w Niemczech nikt nigdy na to nie wpadł, a nagle ty, stary, wpadłeś po prostu na coś, co zmienia świat. Takie rzeczy się zdarzają i należy je wyszukiwać i wspierać, natomiast jeżeli nie mamy odpowiednika, jeżeli nie mamy dowodu na to, że podobny model, podobny projekt gdzieś działa, w innej bądź mniejszej formie, bądź większej, whatever, to generalnie trzeba się zastanowić, dlaczego. Pierwsze pytanie jest why, nie? Dlaczego tak się stało? Czy ja nagle, Polska jest tak mega innowacyjnym rynkiem i ja wpadłem tak na cudowny pomysł, że nikt nigdzie na niego nie wpadł. Skalowanie. Od początku trzeba mieć tak naprawdę plan na to, jak chcemy nasz biznes skalować, czyli czy ma być oparty o sprzedaż, czy ma być oparty o marketing. I to nawet nie tyle, jakich narzędzi chcemy używać, tylko tak naprawdę, czy one mają ekonomiczną rację bytu. Czy jesteśmy w stanie, wydając pieniądze na każdego kolejnego użytkownika, na każdego kolejnego klienta, czy te pieniądze nam się zwyczajnie zwrócą. Jaki jest customer acquisition cost? To jest jakby mega kluczowa kwestia. Kolejna rzecz to jest internacjonalizacja. To jest jakby problem, który w Polsce w sumie widzimy od wielu lat, bo tak naprawdę cierpimy trochę na syndrom dużego rynku, dużego kraju i zawsze, to jest też jakby case jakby z naszego podwórka, kiedy rozwijaliśmy niania.pl, jakby zawsze było poczucie, okej, wpierw postaram się osiągnąć sukces w Polsce, jak mi wyjdzie, to spróbuję za granicę. Takiego problemu nie mają Słowacy, Łotysze czy Litwini, bo po prostu to nie ma żadnego sensu. Nie ma sensu robić biznesu dla miliona ludzi, tak? Albo dla jednego miasta, tak? Które jest mniejsze niż Warszawa. Więc to jest jakby dlatego w takich krajach powstał Skype i powstały inne projekty, a my się takiego projektu jeszcze nigdy nie czekaliśmy, bo każdy zawsze starał się znaleźć ten proof of concept w Polsce i dopiero później, po wielu latach, nagle odważył się, że wychodzi za granicę. Więc myślenie w skali globalnej od razu jest po prostu obowiązkowe. Chociażby z tego faktu, że
to, że nam nie wyjdzie w Polsce, wcale nie znaczy, że nam nie wyjdzie za granicą, nawet wręcz odwrotnie. Większość krajów, do których robimy ekspansję, to są kraje bogatsze, w których konwersja i tak naprawdę konwersja może być lepsza. Więc tak naprawdę myślenie o swoim projekcie od razu w skali globalnej jest w tej chwili obowiązkowe. Tak samo przy okazji każdego projektu na starcie staramy się myśleć, jaki jest potencjał wyjścia danego projektu. I to jest oczywiste jakby z naszej perspektywy, bo jesteśmy funduszem, więc musimy na tych projektach zarabiać, ale to też jest oczywiste z punktu widzenia startupu, tak? No bo każdy team haruje po prostu latami na to, żeby cieszyć się sukcesów, więc za każdym razem po prostu bardzo dokładnie analizujemy, kto może być potencjalnie, strategicznie zainteresowany takim projektem i jaki jest potencjał wyjścia dla danego produktu. Także jesteśmy tak naprawdę na początku drogi. Planujemy zainwestować w jeszcze około 10-15 projektów. Nasz okres inwestycyjny to jeszcze najbliższe 2 lata, więc bardzo proszę o podsyłanie projektów do mnie na maila osobiście i po spotkaniu zapraszam na piłkarzyki do nas z biura. Dzięki.